Podczas gdy Yaman leży w łóżku, Zeyer stara się zebrać na odwagę, by powiedzieć mu, że go kocha, ale presja jest ogromna. Tymczasem Kanan knuje coś niebezpiecznego. Czy uda jej się zrealizować swój zły plan, czy też Zeyer ją powstrzyma? Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w odcinku 385 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu piątek 25 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 384 tureckiego serialu Dziedzictwo, Yaman chce, aby Zeyer powiedziała mu, że go kocha, ale Zeyer jest sparaliżowana strachem. Co ją powstrzymuje przed wypowiedzeniem tych ważnych słów i czy Yaman jej wybaczy? Krótko co się wydarzy w odcinku 385 tureckiego serialu Dziedzictwo. Sprawy idą w dobrym kierunku, Zeyer i Yaman powoli się zbliżają, ale Kanan ma inne plany. Choć to, co Kanan zrobiła Yamanowi, wydaje się niewystarczające, teraz planuje coś jeszcze gorszego, aby przejąć jego majątek. Podczas gdy Kanan próbuje zrealizować swój plan, widzowie czekają, aż Zeyer ją przyłapie. Ale to wcale nie jest takie proste, bo Kanan jest bardzo przebiegła. Dziedzictwo odcinek 385 streszczenie szczegółowe. Zeyer zauważa, że Yaman ciągle drapie się po brodzie i pyta go, co się dzieje. Yaman odpowiada, że to pewnie dlatego, że jego broda za bardzo urosła. Zeyer wychodzi z pokoju, a po chwili wraca z nożyczkami i grzebieniem, aby przystrzyc brodę Yamana. Zaczyna przycinać jego brodę i mówi mu, żeby się nie martwił, bo jest w tym dobra. Daje przykład, że kiedy jej ojciec był chory, to ona zajmowała się jego strzyżeniem. Zaufaj mi, nic się nie stanie, Yaman patrzy na Zeyer pełnym miłości wzrokiem. Zeyer jest zawstydzona, jej ręka zaczyna drżeć z emocji, a Yaman łapie ją za rękę i pyta. Czy to w ten sposób chcesz mi powiedzieć, że mnie kochasz? Ale, można to tak ująć. Ja, cię, Zeyer próbuje powiedzieć, kocham cię, ale nie może, więc mówi, ja się o ciebie troszczę. Myślę o tobie. Yaman przyciąga Zeyer do siebie i pyta, czy chce mu coś jeszcze powiedzieć. Zawstydzona Zeyer odpowiada, że jego broda wygląda teraz doskonale, a potem szybko wychodzi z pokoju. Na zewnątrz myśli o tym, że Yaman nie zrezygnuje z tego, by zmusić ją do wypowiedzenia tych słów, i zastanawia się, co zrobić. Jej myśli zostają przerwane, gdy podchodzi do niej Kanan, która mówi, że przyszła, aby być blisko swojego syna. Choć Yaman nie chce jej widzieć, ona zamierza stać przed jego drzwiami i modlić się o jego szybki powrót do zdrowia. Kamera pokazuje Cicek, która śledzi Kanan i rozmawia przez telefon z Zuhal, informując ją, że Kanan pojawiła się w szpitalu. Zuhal nakazuje jej, aby nie spuszczała Kanan z oka i śledziła każdy jej krok, akcja przenosi się dalej. Kanan widzi, że Zeyer na chwilę wychodzi z pokoju, a Yaman śpi.
Wykorzystując sytuację, Kanan wchodzi do pokoju Yamana. Kanan wyciąga fiolkę z lekiem ze swojej torby i, rozglądając się wokół, wlewa go do szklanki z wodą Yamana. Nie martw się, synku, tylko trochę sprawię, że twój wątroba będzie bolała, ale nie musisz się przejmować, bo ja mam odpowiedni lek, który złagodzi ten ból, myśli Kanan. W tym momencie wchodzi Zeir i prawie przyłapuje Kanan na gorącym uczynku, ale Kanan szybko chowa fiolkę. Jest wściekła, że jej plan się nie powiódł. Proszę wyjść. Nie chcę, żeby Yaman obudził się i zobaczył, że jesteś tutaj. Mówi Zeir. Przepraszam, córko, że weszłam bez pozwolenia, po prostu chciałam go zobaczyć. W porządku, możesz zostać, dopóki śpi, ale później musisz odejść. Dobrze, córko, dobrze, niedługo potem przychodzi Nedim, puka do drzwi i budzi Yamana. Yaman patrzy z niechęcią na Kanan, a ona szybko wychodzi z pokoju. Nedim mówi Yamanowi, że wygląda bardzo dobrze i przyniósł mu dokumenty do przejrzenia. Yaman odpowiada, że przejrzał już poprzednie i teraz zajmie się tymi nowymi. Nedim żartuje, że gdyby wiedział, że Yaman jest taki szybki, przyniósłby mu jeszcze więcej dokumentów, bo jest ich sporo do załatwienia. Po wyjściu z pokoju Zeir prosi Nedima, aby przyniósł wszystkie dokumenty, które Yaman musi przejrzeć i podpisać. Zeir wchodzi z dużą ilością teczek do pokoju Yamana. Co to jest? Pyta Yaman. Dokumenty, o których mówił Nedim, że trzeba je przejrzeć. Ale dlaczego są przy tobie? Naprawdę, co byście bez mnie zrobili? Tyle pracy się zebrało. Czy ty chcesz zostać moją asystentką? Jakiego człowieka potrzebujesz, takim od razu będę. A teraz zaczynamy, będę ci czytać. Nie, nie musisz, to tylko nudne dokumenty. Nie martw się, chcę być ci pomocna, bo cię kocham. W porządku, to zaczynaj, Nedim proponuje Kanan, że ją podwiezie do rezydencji, i ona zgadza się z nim jechać, ale przy samochodzie przypomina sobie, że zapomniała telefonu. Nedim proponuje, że sam pójdzie po telefon, ale Kanan mówi, że sama to zrobi, a przy okazji porozmawia z lekarzem i nie ma potrzeby, żeby na nią czekał. Kanan wraca pod drzwi pokoju Yamana i zastanawia się, jak sprawić, by Yaman i Zeir wyszli z pokoju. Czy ukrywasz się za tymi teczkami, żeby nie powiedzieć, że mnie kochasz? Pyta Yaman. Dlaczego miałabym to robić? Jak długo będziesz uciekać? Czy to naprawdę takie trudne? Nie pamiętasz, jak ja ci to powiedziałem? Jak mogłabym zapomnieć, kiedy po tym, jak to powiedziałeś, strzeliłam do ciebie? Nawet gdybyś strzeliła we mnie 100 razy, ja znów bym ci to powiedział. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Dobrze, też ci to powiem, ale daj mi trochę czasu. Dobrze, poczekam, w tym momencie oboje słyszą alarm przeciwpożarowy.
Zeir w pośpiechu pomaga Yamanowi się ubrać, a on stara się ją uspokoić. Okazuje się, że alarm przeciwpożarowy został wywołany przez Kanan, która widząc, że Yaman i Zeir wychodzą z pokoju, natychmiast wchodzi do środka. Zobaczymy, co zrobisz, Yaman, kiedy będziesz potrzebował pomocy swojej matki, myśli Kanan, wsypując lek do dzbanka z wodą. W tym momencie do pokoju wchodzi Zeir. Co tu robisz? Pyta zaskoczona Zeir. Przecież wyszłaś, co tu robisz? Dlaczego wróciłaś? Ja, właśnie miałam wychodzić, córko, ale przypomniałam sobie, że muszę iść do lekarza, ale kiedy usłyszałam alarm, od razu tu przyszłam. Uspokoiłam się, kiedy dowiedziałam się, że wyszliście. A potem alarm się wyłączył, więc postanowiłam się nie spieszyć, bo nie było zagrożenia. A ty, dlaczego wróciłaś, córko? Przyszłam po kurtki, bo na zewnątrz jest zimno. Zeir bierze kurtkę Yamana i swoją, a potem wychodzą razem z Kanan. Yaman, widząc Kanan, pyta Zeir, dlaczego wciąż jest w szpitalu, przecież miała już wychodzić. Zeir odpowiada, że przypomniała sobie, że miała umówioną wizytę u lekarza, a potem się martwiła o Yamana, kiedy usłyszała alarm. Zeir przypuszcza, że Kanan chce być przy nim. Mogła być przy nas, kiedy byliśmy mali i nie mieliśmy ani grosza. Teraz jej obecność nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ale wiesz, mam dziwne przeczucie, że ona coś przed nami ukrywa, że ma inny powód, by być przy mnie. W tym samym czasie Kanan jest zadowolona ze swojego działania. Jeśli wypijesz tę wodę, to będzie dobry początek dla nas, myśli zadowolona Kanan. Panie Yamanie, teraz nawet nie chcesz na mnie patrzeć, ale zobaczymy, co się stanie, gdy będziesz mnie potrzebował. Kamera pokazuje Cicek, która śledzi Kanan, Yaman i Zeir wracają do pokoju. Zeir pyta Yamana, czy chce coś zjeść, a on odpowiada, że jest tylko spragniony. Zeir nalewa wodę do szklanki z dzbanka, do którego Kanan wcześniej wsypała lek, i podaje ją Yamanowi. Yaman przystawia szklankę do ust, ale rezygnuje z picia. Co się stało? Pyta Zeir. O czym rozmawialiśmy, zanim włączył się alarm? Myślę, że on trochę ci pomógł. Zeir znów ogarnia panika, bo Yaman wraca do tematu, że nie może wyznać mu miłości. W międzyczasie Ali zauważa, że nastrój Duygu się poprawił i decyduje, że nadszedł czas, aby zostawić ją samą i wrócić do pracy.